Witam w szkolnym filmiku i dzisiaj przygotowałam dla Was film pod tytułem Rysuję życie Zuzi, czyli mojego żółwika. Był już tego typu filmik z moimi dwoma pieskami, z Sonią i z Mają, a teraz przyszedł czas na Zuzię. Od razu chciałabym Was przeprosić, ale nie mam talentu do rysowania, więc nie będą to ładne rysunki, ale możemy już zacząć. 23 grudnia 2014 roku dostałam Zuzię pod choinkę, to znaczy żółwika. Wtedy jeszcze nie miała na imię Zuzia. Ona została zakupiona dzień przed Wigilią, dlatego że w Wigilię sklepy zoologiczne mogą być czynne krócej i przez to została zakupiona dzień wcześniej i dostałam już ją dzień wcześniej. Ale oczywiście nie było to tak, że ja w ogóle nie wiedziałam, że dostanę żółwia i nagle dostałam żółwia z zaskoczenia, tylko właśnie najpierw oczywiście obgadaliśmy całą sprawę, zastanowiliśmy się, czy na pewno chcemy to zwierzątko i w ten sposób dostałam ją jako prezent. Imię dla niej wymyśliła moja mama, no i od tej pory już była nazwana Zuzia. I ja nie wiedziałam dokładnie, kiedy ona się urodziła, ile miała wtedy lat, ale sądząc wtedy po jej wielkości, to wydawało mi się, że ma jakieś 2 lub 3 lata, więc ustaliłam, że ma 3 lata, więc wtedy wypadałoby, że oznaczałoby to, że urodziła się w 2011 roku. I też oczywiście ta data jej urodzenia, czyli 23 grudnia, to jest taka umowna, bo w ten dzień ją dostałam i ustaliłam, że to będzie jej data urodzin, ale tak naprawdę na pewno ona nie urodziła się w grudniu, ale tego nie wiem, więc ustaliłam sobie taką właśnie datę. Pierwszego dnia mój piesek Sonia bardzo na Zuzię szczekała, a dopiero po kilku dniach ją zaakceptowała i przestała tak na nią szczekać, bo tak to rzeczywiście przez ten pierwszy dzień, kiedy ją dostałam, to cały czas chodziła za Zuzią i na nią szczekała. Ale później oczywiście ją dość szybko zaakceptowała, aż po kilku dniach, więc było całkiem w porządku. W sklepie zoologicznym sprzedali nam żółwika jako żółwia stepowego i pani w zoologicznym powiedziała, że jest to żółw stepowy. I ja byłam przekonana, że to tak jest. Jednak później, kiedy zaczęłam bardziej interesować się i wchodzić na różne fora o żółwiach, różne strony o żółwiach lądowych, no i tam dowiedziałam się, że właśnie nie posiadam żółwia stepowego, ponieważ osoby napisały mi, że żółwik, którego przedstawiłam na zdjęciu, to nie jest żółw stepowy, tylko żółw pustynny i bardzo się to różni, ponieważ żółwie pustynne rosną do olbrzymich wielkości i w dużo szybszym tempie niż żółwie stepowe czy żółwie greckie. Dlatego to bardzo dużo zmienia i też będzie rosła dużo szybciej, będzie rosła dużo większa i nie powinna być przechowywane w takich warunkach domowych, zwłaszcza w bloku, bo ja mieszkam w bloku w mieszkaniu, a żółw pustynny powinien mieszkać rzeczywiście najlepiej na dworze albo w dużym domu, gdzie będzie miał dużo miejsca, ponieważ szybko rośnie. Ale ja nie byłam, kiedy go kupowaliśmy, w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, że jest to żółw pustynny, bo pani w sklepie miała nawet napisane na akwarium, gdzie Zuzia przebywała, że jest to żółw stepowy i tak nam powiedziała, tak nas poinformowała i my nie wiedzieliśmy w ogóle, że to jest żółwik pustynny, okazało się to dopiero później. No i też oczywiście zastanawialiśmy się, czy w tej sytuacji powinniśmy ją zatrzymać, jak damy sobie radę, czy rzeczywiście stworzymy dla niej jakieś warunki, w których będzie mogła mieszkać, skoro rzeczywiście ona urośnie taka duża, skoro zacznie rosnąć szybko, a my nie jesteśmy na to przygotowani, bo nie wiedzieliśmy, że jest to żółw pustynny, ale jednak no, skoro już była z nami, no to chcieliśmy, żeby tak zostało i pomyśleliśmy, że spróbujemy stworzyć dla niej dom. I tak też z czasem zakupiliśmy dla niej akwarium, lampę, no i urządziliśmy jej mieszkanko. Zuzia okazała się dużym żarłokiem, naprawdę bardzo lubiła jeść, bardzo dużo jadła. Najbardziej lubi kwiaty mniszka lekarskiego i babkę lancetowatą, a z takich przysmaków to bardzo lubi marchewkę, którą dostaje bardzo rzadko, tylko jako przysmak. No, Zuzia oczywiście, kiedy ją brałam na wybieg domowy, czyli kiedy jej pozwalałam, żeby sobie pochodziła po dywanie po domu, nie tylko przebywała w akwarium, to wtedy oczywiście zdarzały jej się różne tutaj rzeczy typu jak kubka czy siku na podłodze. No, ale oczywiście Zuzi można było wszystko wybaczyć. Kiedy była już z nami jakiś czas, no już nie pamiętam dokładnie ile wtedy miała, ale nam zachorowała. Pewnego dnia widać było, że źle się czuje, jest bardzo ospała, osłabiona i nawet z każdą godziną zaczęła czuć się gorzej. Był to już właściwie wieczór, bo głównie zaczęła się czuć źle tak wieczorem.
I to do tego stopnia, że widać było, że ją strasznie boli, że chowa główkę do skorupki, że się męczy, zamyka oczy, po prostu nawet popiskiwała, więc wiecie, żółwie to są zwierzątka dość nieme i naprawdę bardzo rzadko dają jakieś odgłosy, a kiedy ona już naprawdę piszczała, to znaczyło, że naprawdę jest z nią źle, ale był wieczór, no i oczywiście nie mogliśmy też znaleźć żadnego weterynarza. U nas weterynarze w ogóle dzwoniliśmy do naszej też tutaj do weterynarza, ale on powiedział, że w ogóle nie zajmuje się gadami, że nie specjalizuje się w tej dziedzinie, więc po prostu żółwia nie przyjmie. No a inni, gdzie zajmowaliby się, no to trzeba by pojechać do innego w ogóle miasta, no gdzie trzeba było mieć dostęp do samochodu i jeszcze o odpowiedniej godzinie, tak więc no nie było możliwości, żeby w ogóle gdzieś z nią pojechać wtedy. No i naprawdę nie wiedziałam, co robić, bo Zuzi z każdą godziną bardziej się pogarszało. Widać było, że się męczy. No i zaczęłam zauważać, że być może ona ma kamień, bo no posługiwałam się tylko wiedzą z internetu, bo nie miałam w sumie żadnej innej. No i tam jak czytałam sobie właśnie różne rzeczy, to wydawało mi się, że jej objawy są takie, jakby rzeczywiście miała kamień. I wtedy przeczytałam, że trzeba robić różne kąpiele w ciepłej wodzie, albo na przykład kąpiele w rumianku. No i tak też oczywiście zrobiłam, aby jej pomóc, żeby ten kamień szybciej wydaliła, czyli żeby jej przeszło to, żeby wyzdrowiała. No to powinna cały czas jak najczęściej siedzieć w wodzie takiej ciepłej, nie gorącej, nie zimnej. No i najlepiej też w rumianku, żeby to właśnie jej pomogło. I tak też robiłam, co chwilę ją kąpałam, żeby trochę ulżyć jej ten ból. I naprawdę najgorsze zaczęło być, jak przychodziła już noc, bo po prostu no jak mogłam spać, jak widziałam, że ona się tak męczy i co w ogóle z nią robić. I tak wstawałam, co chwilę robiłam jej te kąpiele. A Zuzia naprawdę bardzo to przechodziła. Już myśleliśmy, że po prostu rano będzie tak, że wstaniemy, a ona nie będzie żyła, bo było z nią bardzo źle. Ona naprawdę też tym bólem była już taka, widać było, że zmęczona. No i rzeczywiście okazało się, że miałam rację z tego, co czytałam w internecie, że no, rozpoznałam to, że miała kamień. I tak też ona wydaliła ten kamień. Rano znaleźliśmy ten kamień i rano jeszcze była osłabiona, dlatego też jeszcze robiliśmy jej właśnie chyba okłady, z tego co pamiętam, z tego rumianku. Tak delikatnie ją tam ocieraliśmy w miejscu ogonka, żeby właśnie ta opuchlizna zeszła. I Zuzia wyzdrowiała. Bardzo się wtedy naprawdę cieszyłam, bo już myślałam, że ją stracę. Ale Zuzi się poprawiło, potem doszła do siebie, już właściwie po kilku dniach doszła do siebie, po tych okładach i po tych kąpielach w rumianku już bardzo szybko jej pomogło, kiedy już ten kamień wydaliła. I całkowicie już wyzdrowiała, po właściwie już kilku dniach była jak nowa, jakby w ogóle nie pamiętała tego, że była taka chora. W ogóle już widać było, że nie cierpi, zachowuje się całkowicie normalnie, bo ona właściwie, no widać było, że się męczy, po prostu widać to było po niej. Później po jakimś czasie pojawił się w naszym domu nowy piesek, była to Maja. No i Maja tak niezbyt polubiła Zuzię. A właściwie to jest tak, że Maja po prostu jest bardzo zazdrosna o Zuzię. I kiedy ja na przykład podchodzę do Zuzi przy Majce, to ona strasznie na Zuzię szczeka. I one do tej pory, muszę przyznać, że ich relacja nie jest jakaś dobra. Na przykład Sonia akceptuje Zuzię i Zuzia Sonię, a Maja z Zuzią tak nie bardzo ze sobą przepadają. Majka po prostu, znaczy wiecie, ona jej nic jakoś tak nie robi, tylko właśnie głównie chodzi o tą zazdrość. Ona nie chce w ogóle, żebym podchodziła do Zuzi, jak do niej podchodzę, to szczeka. Więc głównie to jest ten problem w ich relacji. My też oczywiście bardzo często jeździmy na wieś, więc nie jest to tak, że Zuzia, nawet jeżeli jest żółwiem pustynnym, który szybko rośnie i powinna przebywać rzeczywiście, wiecie, mieć jakieś dużo swojego miejsca i powinna mieć swój wybieg na zewnątrz najlepiej, to my oczywiście staramy jej się to w jakiś sposób zapewnić. Oczywiście nie uda nam się pewnie tego zapewnić na 100%, bo mieszkamy jednak w bloku, nie w domu, ale jeździmy na wieś i naprawdę Zuzia spędza na swoim wybiegu na wsi bardzo dużo czasu. Jeździmy tam wiosną już, jeździmy latem, jeździmy też jesienią. Zuzia ma tam zrobione swoje takie ogrodzenie i sobie chodzi właściwie po całym podwórku, tam po całym ogródku, więc ma tam naprawdę dużo miejsca i tam na pewno może się wychodzić. No bo nie mogę powiedzieć wybiegać, bo jest to jednak żółwik, ale tam naprawdę może się też dużo najeść. I tam ma już bardziej zbliżone warunki do tych naturalnych, no a oczywiście zimą, no to przebywa w domu, no bo wiadomo, że na wsi by zmarzła.
No i tak Zuzia sobie cały czas rośnie. Mijały oczywiście przez ten czas lata. Ona jest roku na rok coraz większa. I aktualnie Zuzia ma już prawie 8 lat. Niedługo będzie miała swoje urodziny. Czyli no umownie 23 grudnia, ale tak jak już mówiłam, no ja to tylko tak sobie ustaliłam tą datę, ale zobacz, może i wcześniej zrobię te urodziny, bo 23 grudnia to tak nie bardzo, wiecie, pasuje, wtedy jest czas, no bo to jest dzień przed Wigilią, więc może jakoś w listopadzie urządzę urodziny, zobaczymy jak to wyjdzie, ale tak jak już mówię, Zuzia niedługo będzie miała 8 lat w 2019 roku, bo mamy 2019 rok i Zuzia jest już z nami 5 lat. Znaczy będzie z nami 5 lat, bo w grudniu już minie 5 lat od kiedy jest ze mną. I właściwie dopiero kiedy robiłam te rysunki do filmiku i sprawdziłam jak wiele lat minęło, to zdałam sobie sprawę, że naprawdę Zuzia jest ze mną 5 lat, a mi się wydawało, że jest to krócej, więc naprawdę szybko to wszystko minęło. A jeżeli jakiś też dziwny głos może miałam w tym filmiku czy coś, to was przepraszam, ale aktualnie jestem chora, więc to pewnie dlatego. I tak właśnie prezentowało się w skrócie życie Zuzi, od kiedy jest ze mną. Zuzia tutaj jeszcze na chwilę chciała się z wami pożegnać i prosić was o łapki w górę. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, to będzie kolejny filmik z Zuzią i będą to chyba już urodziny Zuzi. Dlatego, jeżeli chcecie filmiki z Zuzią, to pamiętajcie, co macie robić, zostawiajcie łapki. A wtedy filmiki na pewno się pojawią. Jeszcze na koniec filmiku mogę wam pokazać, jak duża jest Zuzia w stosunku do mojej ręki, żebyście widzieli, jaka już urosła.